ciąży mogą mieć poważne skutki. Najpoważniejsze z nich to poronienie lub wewnątrzmaciczne obumarcie płodu. Inne to żółtaczka, zapalenie wątroby, zapalenie płuc, ciężka małopłytkowość, niedokrwistość, małogłowie lub wodogłowie, małoocze, zaćma, ślepota, zapalenie struktur gałki ocznej, głuchota czy niedorozwój umysłowy lub trudności w uczeniu się. Konsekwencje zakażeń patogenami z grupy TORCH w postaci wad wrodzonych czy uszkodzeń wielonarządowych mogą ujawniać się bezpośrednio po urodzeniu dziecka, w okresie niemowlęcym, a nawet kilka lat po urodzeniu. To, jak poważne będą skutki infekcji, zależy od rodzaju czynnika zakaźnego i momentu zakażenia. Najgroźniejsze dla rozwoju płodu są tzw. zakażenia pierwotne, czyli występujące po raz pierwszy u matki. Ważny jest też czas zakażenia, czyli stopień zaawansowania ciąży w momencie zetknięcia z patogenem. Najpoważniejsze wady rozwojowe powodują te zakażenia, do których dochodzi we wczesnych etapach ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze.